Dostałem moda od widza. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także siemano, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony cyfer, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I tak jak powiedziałem przed chwilą, dostałem modyfikację autorstwa, słuchajcie, mojego widza. I razem z tą modyfikacją dostałem taki tutaj, taką tutaj mapę właściwie. Więc co do tego, w skrócie historia, widz powiedział, że stworzy modyfikację, którą da mi. I będziemy co jakiś czas dostawać tutaj nową wersję do zaprezentowania na odcinku, a być może kiedyś wszyscy ją dostaną. No i co tutaj mamy? Witam na przeglądzie modyfikacji Arcane Ingots. Póki co zawartość jest mała, ale będzie większa. To tak w skrócie, rozwijając to, co ja powiedziałem. Więc co mogę powiedzieć? Słuchajcie, zaczynamy tutaj z prezentacją rzeczy, które zostały dodane przez mojego widza do tej modyfikacji. By the way, ona chyba, z tego co widzę, bazuje bardzo na innych modach. Także, no, możecie powiedzieć, co tutaj zostało oryginalnie dodane, bo coś tu zostało oryginalnie dodane, słuchajcie, ale to za chwilę. Także co mamy? Sól generuje się pod oceanami z częstotliwością bliską do żelaza. Umieść sól i zgniłe mięso w craftingu. I generalnie, moi drodzy, jest to receptura, którą jakby ja tutaj sam zaproponowałem, żeby można było zrobić. Dzięki temu uzyskujemy flesz, czyli dostajemy jedzenie. Przydałby mi się jakiś efekt w sumie negatywny tutaj. Mogę sobie zrobić oczywiście efekt GIF cyferkowy Hunger 10-10, powiedzmy, zrobimy sobie. I niechaj mi tutaj trochę głodu spadnie. Może nawet oberwę sobie, co by lepiej je tutaj jakoś zagłodzić się. Halo, efekt Hunger. Okej. Trochę straciłem tego głodu, ale przydałoby się stracić troszeczkę więcej, także czekajcie. Zrobimy to na 5 sekund jeszcze, tak żeby ten głód mi tutaj jakoś fajnie zszedł, żeby zobaczyć, ile to dokładnie daje jedzenia. Że może zrobić sobie zamiast tego efekt Hunger 50 na 2 sekundy, słuchajcie. Limit of Strong, no nie, no to nie było za silne. Dobra, zejdziesz mi tutaj głodzie jeszcze, chciałbym go tak potracić, słuchajcie, żeby właśnie móc prezentować sobie, ile ten flash da nam jedzenia, czyli ile będziemy mogli uzyskać przy połączeniu właśnie tego i tego. Swoją drogą, strasznie wolno to schodzi. Naprawdę? Czy poziom nie ma tu nic do znaczenia? Czekajcie, ile to jest? Aha, dałem sobie trójkę na tyle. No tak. No tak, pomyliłem kolejność jakby. Dobra, teraz jest lepiej znacznie, jeśli o to chodzi. Więc ile tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, 5 pasków głodu pustych. Zjemy sobie flash i dodał nam o tyle. Czyli ile to było? 1,5 albo 2,5? Już sam nie zauważyłem też dokładnie. Także takie, słuchajcie, efekty daje nam sól tutaj z tym. I co do propozycji, które można jeszcze dodać do tej modyfikacji, macie w komentarzach napisać, a widz ten być może doda coś też, co wy napiszecie w komentarzach. Butelka mleka działa jak normalne mleko, ale się stakuje. Także mamy butelkę mleka, mamy tutaj mleko do prezentacji. Fajnie, jak w ogóle... Swoją drogą, widzu drogi, jakbyś mógł zrobić coś w stylu rozlewania mleka. Skoro mamy butelkę mleka, uważam, że można by fajnie właśnie wylewać to mleko. I to by było spoko według mnie. Nie ma tu żadnego, prawda, craftinga, żeby tak zmienić to, więc dobra. Więc fajna byłaby opcja, jeśli można by na przykład rozlewać mleko. Także tak dodam takie od siebie coś. Dobra, mamy tutaj mnóstwo normalnie nowych rodzajów jedzenia, jak bagietki, donaty, słuchajcie. Tak się robi donaty, okej. Okay. Chociaż to w sumie bardziej takie... Nie wiem, to nie wiem, czy donat to jest dokładnie mówiąc, bo kurczę, donat to powinien być coś słodkiego, nie? Ale mamy tutaj bagietki, słuchajcie, bagietki, które wychodzą w dużej ilości, jak widzę. I można sobie je strzamać. Dobra, daje to całkiem fajnie jedzenia. Weźmy sobie ten efekt hungeru, hungra, Jezu, jedzenia, po prostu głodu. Odpalmy jeszcze raz, słuchajcie, żeby po prostu stestować to lepiej. Dobra, 10 sekund, dajmy sobie 100. Niech nam to jakoś tak porządnie chociaż zejdzie. Więc no co? Nie schodzi mi głód. Dobra, zaczął mi schodzić głód, prawdopodobnie sytość dopiero straciłem. Także zaraz powinien nam zejść głód tutaj właśnie do 1,5 paseczka. No i w tym momencie zjemy sobie też takiego donata. Mieliśmy 1,5, no i dodało nam cały jeden punkt głodu. Także jest to trochę mało, biorąc pod uwagę, że generalnie z 3 mamy chleb, który więcej daje. Dlatego postaram się powiedzieć wam, że to fajnie byłoby dodanie na przykład cukru i mógłby być wtedy olukrowany donat, który mógłby dawać 5 pasków głodu, szczerze mówiąc. No a co do bagietki, to widzieliśmy, że ona tutaj, szczerze, całkiem fajnie daje tego jedzenia, jako że 3 chleby kosztuje. Uzyskujemy tego więcej. Nie wiem, czy to nie jest czasami jakaś pętla jedzeniowa, że uzyskujemy dużo znacznie więcej jedzenia jak ten. I co mamy dalej? Mamy carrot pie, czyli coś, co na pewno po prostu, no, dodane musi być, no kurczę. Marchwiowe ciasto, kurczę, no. Mamy dyniowe, czemu nie ma marchwiowego? O, tak bym powiedział. Co mamy dalej? Broth. Nie wiem, co to jest. Mamy water bowl na pewno, czyli miskę z wodą. Miska z wodą jest użyta do craftowania broth. Czekajcie, po craftingu. To wygląda mi szczerze jak taka
wielowarzywna... Jak to nazwać fachowo? Jak zupa wielowarzywna, szczerze, tylko dużo warzyw to takie dwa. Więc no co, raczej efektu to żadnego na nas nie będzie miało. Ale zjemy sobie to 4,5 punkta głodu. No i uregenerowało strasznie, strasznie mało niestety. Co mamy dalej? Układaj w craftingu jak narzędzie. Czyli mamy, słuchajcie, rzecz, którą sam powiedziałem, żeby dodana została. Czyli możliwość craftowania z dodanych rzeczy sobie, słuchajcie, różnych tutaj, prawda, narzędzi. Czyli możemy zrobić sobie tak. Nie wiem, czy zbroja nie jest zaimplementowana z chleba. Na pewno jeszcze możemy zrobić sobie motykę, co jest w ogóle kozackie. Motyw przewodni, no kurde, motyką jestem, także jak najbardziej się z tego cieszę. I możemy z tego zrobić wszystkie narzędzia, z tego co widzę, idealnie obliczone zostało, że mamy z tego, słuchajcie, narzędzia. Narzędzia, które nie wiem, czy się jakoś spisują tutaj może. Raczej z tego co widzę, one są tylko tak o... na wygląd i nie są one w żaden sposób tutaj funkcjonalne, ale na pewno możemy je sobie zjeść, także myślę, że taki śmieszny bajer by był, słuchajcie. Jeśli kiedykolwiek byłby jakiś serwer czy coś, byłoby fajnie. Co tutaj jeszcze? Bread ignoty, oczywiście przy użyciu węgla robimy te ignoty, słuchajcie, do wykonania tego. Taki o bajer sobie, myślę, że fajne to do sprankowania kogoś można by zrobić. Więc co mamy dalej? Fajna rzecz, którą jest, słuchajcie, mój prywatny blok normalnie, od widza zaimplementowany dla mnie. Czyli, słuchajcie, blok motyki. Najlepszy blok pod słońcem po prostu. Czyli mamy blok motyki. Ho, blok, tak jak powinno się to nazywać. Jest to nic innego jak blok motyki z moim logiem kanału, słuchajcie. Kozacka sprawa, szczerze mówiąc. Także oceniam to 10 na 10. Kolejne rzeczy. Czysty kwarc, mocniejszy od żelaza, gorszy od diamentu. Także mamy tutaj, słuchajcie, specjalny pure quartz i nether quartz, z tego co widzę. I mamy masę kwarcu, który możemy wykorzystać do craftingu. Więc czym to się różni właściwie, tak sobie myślę? No, wyglądowo, teoretycznie nie różni się to w ogóle. Także mała moja uwaga tutaj, żebyś, kurczę, autorzy przerobił to, żeby pure kwarc wyglądał troszeczkę inaczej niż ten zwykły, powiedzmy. Albo żeby ten kwarc można było przekraftowywać ze zwykłego jakoś. To by było na pewno fajne. No ale co, no mamy te kwarcy, mamy tu sepatyki, mamy tu sekilo, który ma ten. Mamy na pewno mieczyk z tego, który jest dosyć fajny. 10,5 damage'a? Przecież to jest lepsze od diamentowego, halo. Quartz Sword, kurczę, lepsze od diamentowego. Chyba, że to byłoby jakieś mega rzadkie, to mogę się zgodzić. Jeśli to by występowało mega rzadko, słuchajcie, w netherze na przykład, to uważam, że coś takiego byłoby kozackiego. No i założymy sobie, słuchajcie, zbroję kwarcową, która faktycznie nie ma tyle punktów, co żelazna. Na pewno miecz jest do znerfienia, bo diamentowy ma chyba 7. Ewentualnie jakby miał mieć na przykład durability jakieś takie bardzo małe, to spoko w sumie. Ma szansę zastąpić rudę kwarcu w netherze? Nie powiedziałbym, troszeczkę zbyt OP to jest, szczerze, do zastąpienia rudy kwarcu w netherze, chyba że mówisz o ukryciu tego, że w formie takiej, że jak będziemy kopać w netherze, to właśnie w taki sposób możemy to znaleźć. No mam nadzieję, że jest to faktycznie faktycznie zaimplementowane, o ile dopiero nie będzie zaimplementowane w modyfikacji. Co mamy dalej? Obsydian wzmocniony żelazem. Czyli mamy tutaj taką recepturę craftingu. Weźmy sobie do tego też patyki. Receptura craftingu, czy ja nie mam jej tutaj? Iron Infused Obsidian. Okej. Moje angielskie jest słabe, ja wiem. Z tego możemy oczywiście skraftować. Nie możemy skraftować zbroi, wait. Aha, my to musimy dopiero na Obsidian Ignoty przepalić. Of course. No ale dobra, to ja nie będę tego robił tak. Po prostu założymy sobie całą zbrojkę na siebie. I widzę, że ona jest troszeczkę słabsza. Jakby miejscami od diamentowej. Pozwólcie tylko, że jedną rzecz sobie odpalę. Bo zdaje mi się, że klata jest... Nie, jest słabsza, okej. Czyli tak naprawdę wszystko jest na poziomie diamentowym, jedynie klata chyba jest słabsza o jeden punkt. Z tego, co ja tutaj widzę. No i mamy taki blok, słuchajcie. Możemy sobie postawić. Ciekawie to wygląda, szczerze mówiąc. No i oczywiście narzędzia, no jakby nie pomijmy tego. Także mógłbym sobie na chwilę jeszcze odpalić game moda. Bo nie chcemy, prawda, czekać tutaj na przepalenie tego, to zrobię sobie od razu stack tych całych naszych, prawda, sztabek i kurde, tutaj sobie kładziemy. No i co powiem, ja jestem mega po prostu kozacko, słuchajcie, zadowolony, jeśli chodzi o taką rzecz. Inni nagrywają mapki od widzów, ja mógłbym nagrywać modyfikacje od widzów, szczerze mówiąc. Więc mam nadzieję, że tutaj autor jakby będzie z chęcią tą modyfikację co jakiś czas, słuchajcie, update'ował, żebym mógł robić dla was, prawda, jakieś takie odcinki z update'ów. Czekajcie, jak to kopię? No kopię tak to poziomowo, chyba do diamentowego coś podobnie. Oczywiście motyka przynajlepsza rzecz. I mała uwaga, co bym chciał na kolejną modyfikację, jakieś magiczne motyki, słuchaj. Więc no co, mamy tutaj narzędzia, mamy tutaj zbrojkę, zbrojkę sobie zostawię, może miecz w razie czego wezmę, bo nie wiem, czy nie ma czegoś tutaj do bicia. I co tu mamy? Światło jest OP, miecze, łamane zbroje itp.
użyj zamiast patyka. Dobra, czyli mamy tutaj kolejną rzecz, jaką są nether stary, wykorzystywane do craftingu światła. Światła i light ignotu. Z tego co wiem, prawdopodobnie sam wygląd tego został zabrany z... Okej, to się craftuje naprzemiennie. Że sam wygląd, słuchajcie, tego światła, jak i tych sztabek, został zabrany z paczki Stone Block. Z tego co mi się kojarzy, jest tam właśnie bardzo podobna, przynajmniej wyglądowo rzecz, jaką jest właśnie tam, no też chyba światło, czy tam jakieś atomowe związane z atomami rzeczy. W każdym razie, mamy taką OP zbrojkę, słuchajcie. Efekt regeneracji, speeda i fire resistance. No myślę, że kurczę, kozak sprawa, jeśli o to chodzi. Taka zbrojka na pewno by się przydała każdemu przyklepie. No i oczywiście to, co było powiedziane, czyli możemy sobie skraftować narzędzia. Narzędzia, które to jest w ogóle what the fuck, light sword. Zbroja jest OP, a okej, nieważne w każdym razie. Heal-offa chyba nie możemy zrobić na ten moment, także no co ja mogę powiedzieć. Łopaty prawdopodobnie też nie. No ale pamiętajmy, że jakby modyfikacja została dopiero pierwsza wersja dla nas tutaj wpuszczona specjalnie. I mam nadzieję, że autor faktycznie będzie robił jakieś update'y co 2-3 tygodnie, żebyśmy mogli nagrać sobie z niej odcinek, słuchajcie. Bo myślę, że coś takiego jak modyfikacja od widzów na pewno by się wam jakoś fajnie spodobało i to jakoś tam motywowało was do robienia. Fajna ta zbroja, szczerze. O Jezu, to masz tyle armora. Ta zbroja jest niezniszczalna, wiecie? Tak szczerze mówiąc, także na pewno do znerfienia to jest bardzo. Ale mogłaby być jakaś mocna. I ty w tym latać można! O lujcu, co my tu jeszcze mamy? Rzeczy bez funkcji lub receptury. Peak Ignot, Ancient Cobblestone, brak receptury. Dobra, co my tu mamy? Dużo dynamitu. I tutaj mamy książkę od Mixdera, którą za chwilę przeczytamy. Weźmiemy sobie diament z przyzwyczajenia. Wezmę też sobie dynamit, a co? Dynamit prawdopodobnie jest z Mo Weapons, z tego co kojarzę. Więc przeczytajmy. Dziękuję bardzo, to na tyle. Ale do tej modyfikacji będą aktualizacje. Mod został stworzony przez Mixdera. Będzie coś na setnej stronie, słuchajcie? Tak szczerze wątpię, ale okej, okay, jeszcze sobie tutaj przewertuję. Zostaw łapkę w górę. Tak jest, wiedziałem po prostu. Także no co mogę powiedzieć, słuchajcie. Z mojej strony byłoby to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ogólnie zamysł samej tej modyfikacji wam się spodobał. Z tego co widzę, jest tutaj dużo zaczerpnień z innych modyfikacji, więc zostało to jakoś tak tutaj powiedzmy pozbierane i poedytowane. Aczkolwiek nie uważam, że to jest jakby głupie albo jakieś złe mega. No i co mogę powiedzieć, co do nazwy Arcane Ignots, wydaje mi się, że istnieje modyfikacja o takiej nazwie. Stąd wydaje mi się Mixder, żeby widzowie w komentarzach zdecydowali, jak nazwać tą modyfikację. Słuchajcie, wybierzcie jakąś nazwę, a my postaram się ugadać, żebyśmy mogli ją właśnie nazwać. Już sobie później z roboczej nazwy, ała, korzystać. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.